jak wygląda Forza Horizon 4 dzisiaj, w 2024 roku? Co tu się... Czy ta gra w ogóle jeszcze działa? Czy działa tu tryb online? Jak wyglądały dodatki? Dzisiaj sobie to wszystko przypomnimy, powrócimy do Forzy Horizon 4. I bardzo fajnie się składa, że akurat nadciąga sezon zimowy, który jest no znacznie inny niż Forzie Horizon 5. I zobaczcie, cały czas ktoś tutaj śmiga. To jest chyba gracz. Nie jestem pewny, ale... Czekaj, zahamuję. Nie, to był chyba bot. Nie, czekaj, on tam się zatrzymał. Boty się przecież nie zatrzymują. Zaraz. Ścigamy się z nim. Zaproś do konwoju, dołącz do konwoju. Honda Civic. Zobaczymy, gdzie nas zapro... Ojej, a ja nie mam mapy włączonej. Dobra, pojadę za nim po prostu. Ole, poszedł! Nie zrobiłem chyba driftową wersję tego Hyundai... Hondy, sorry. Tej Hondy. Ło! No coś tu kurde driftuje. Chyba zrobiłem mu napęd na tył albo coś. Część osób mi właśnie pisała, że serwery w Forzie Horizon 4 zostały wyłączone i nie da się już grać online. I dlaczego tak jest? Się pytali. No i chciałem też sobie sprawdzić, czy działa tutaj online. Pójdziemy sobie dzisiaj na tryb Fortnite, czyli na Eliminator, i sprawdzimy, czy da się grać. Większość samochodów, które są w Forzie Horizon 5, były w czwórce, ale niektóre nie dostały licencji w piątce. Na przykład takie oto Volvo, ciągnik wyścigowy. Jestem w ogóle zaskoczony, ten gościu do mnie wrócił. Jedzie koło mnie, nie wiem czy mnie widział gdzieś na YouTubie czy jak. Ale ja sobie postanowiłem powrócić i sprawdzić, jak to tutaj wszystko działa. I czy gra wygląda dużo gorzej od piątki? W piątce na obecną chwilę mam spędzone ponad 1100 godzin. I zdecydowanie więcej czasu spędziłem tam niż w Forzie Horizon 4. Widzę, że jest tu sporo graczy. Cały czas ktoś mnie tam mija. Czekaj, zerknę sobie na mapkę. Zobaczę, jak to wygląda. Mapa świata. I proszę bardzo, są tutaj gracze. Ktoś się tutaj bawi, ktoś jeździ. To nie są drive-atary, to są osoby, bo autentycznie drive-atary nie jeżdżą przecież po offroadach, tylko raczej przy drogach, po drogach. I oni się tutaj nieźle bawią. Tu widzę, że jakiś konwój jeden jedzie za drugim i za trzecim. Tutaj ktoś sobie jedzie. Cyk, tutaj. Jest zajebiście dużo graczy. I cyk, wczytywanie zimy, prawdziwej zimy, zamarza nam jezioro, ogromne jezioro, po którym mogliśmy się ślizgać. W lesie jest śnieg i pojawiła się nowa playlista festiwalowa, która jest zapętleniem tych playlist, które widzieliśmy już wcześniej, nie? Ale możemy na nich sobie wybrać samochody, których jeszcze nie udało nam się skolekcjonować, pojechać sobie triala, o właśnie. Może pojedźmy sobie triala, zobaczymy ile osób do niego dołączy. Tutaj mamy kolejny samochód, którego nie ma w Forzie Horizon 5, bo też prawdopodobnie nie dostał licencji, nie wykupili go sobie do piątki. No i jest zima, zobaczcie, wszystko zaśnieżone. Ten interfejs wygląda nieco inaczej, ale ogólnie jest bardzo podobny. I zawsze zwracam uwagę na detale w grach i tutaj zdecydowanie gorsze są tekstury, zwłaszcza jak widzimy, o tutaj te tekstury gdzieś tego błota. W piątce dużo lepiej to zostało zrobione, ale generalnie grafika się dużo nie różni. Nie, takie nie są zbyt ostre może w niektórych miejscach, takie mam wrażenie. Tak samo drzewa i okolice tych drzew wyglądają no nie najlepiej tutaj w czwórce. W piątce drzewa, roślinność wygląda znacznie, znacznie lepiej. I gdyby tutaj w czwórce zostało to poprawione, to myślę, że ta gra miałaby szansę nawet wyglądać lepiej niż piątka. Mimo, że to jest Wielka Brytania, a tam mamy przepiękny Meksyk. Okej, no to wjedźmy sobie na śnieg, zobaczmy jak to wygląda. Okej, bo tu mam inne sterowanie niż w piątce. Nie wiem, czym kamerę się... O, kamerę oddaję, okej. I zobaczcie, chmury wyglądają tutaj gorzej w czwórce, nie? Niż w piątce, na pewno. Tam w piątce zrobili skan tych chmur w Meksyku, przepiękne chmury, takie trójwymiarowe, wręcz no niesamowicie to wygląda, przebajkowo, przepięknie.
Ale tutaj z kolei mamy działającą zimę, tak jak powinno być. No w Meksyku dużo tej zimy raczej nie mamy, bo to jest Meksyk, a nie Wielka Brytania. Ale brakuje takiej prawdziwej zimy, nie? Może fajnie by było, jakby dodali właśnie taki dodatek jak Blizzard Mountain w Forza Horizon 3. Nie, żeby można było na tym śniegu faktycznie więcej się pobawić. Takie jest moje zdanie. Bo te sezony, chodzi o to, że te sezony są tam wszystkie do siebie bardzo podobne. W jednym tylko sezonie nam się... Forza Horizon 4, nie wiem czy macie tego świadomość, ale miała swoją premierę nie w 2020, nie w 2021, tylko w 2018 roku we wrześniu. Że już kawał czasu temu, ile? 5 lat? 6 lat! No dobra, niecałe 6 lat, można powiedzieć, nie? No kurde, dawno temu, w 2021 miała premierę Forza Horizon 5 pod koniec 2021. Wypadałoby, żeby niedługo pojawiła się szóstka, prawda? Takie są oczekiwania społeczności. A czy się pojawi? No, nie wiadomo. Na razie nic na ten temat nie słychać. Patrzcie, tu nawet trochę lodu jest. A to nie lód. Okej. I pytanie, czy po takim czasie dalej ktoś gra w multiplayer? Dlatego chcę sprawdzić, jak będzie wyglądał Trial. Trial to są taki rodzaj wyścigów, w którym gra się w kooperacji z innymi graczami. No i zobaczymy, czy uda się znaleźć drużynę. Myślę, że to będzie dobry test, aby to sprawdzić. Zawody zaczynają się za 2,5 minuty. Część osób pisała też, że są problemy z dołączaniem do sesji i muszę przyznać, że jak wbiłem sobie do Forzy, to dostałem jakiś tam błąd, że są problemy z połączeniem, ale po chwili mogłem się z sesją połączyć i jak widzieliście, było sporo graczy. Forza Horizon 4 ma też mniejszy świat od piątki, aczkolwiek wydaje mi się on tak na dłuższą metę nieco bardziej ciekawy, zróżnicowany, więcej jest tu takich chyba przewyższeń, nie? A w piątka to jest więcej takiej pustyni, takich otwartych terenów, które mogą się raczej szybciej znudzić. Z kolei w czwórce bardzo nie podobały mi się lasy. I to, że jak wjedziesz sobie do lasu, to nie ma nic tutaj, wiesz, pośród tych drzew, no fajnie się gra w eliminatora, bo możesz sobie jechać na speedzie przez las, nie? I nie uderzysz w żadną leżącą kłodę, nic cię nie spowolni. Natomiast w piątce jest dużo takich właśnie przeszkadzajek, nie? Które gdzieś tutaj są między drzewami, te drzewa są gęste, są drzewa mniejsze, większe, a tutaj mamy las, gdzie są pojedyncze jakieś tam mniejsze drzewka i same takie wielgachne, identyczne drzewa rozstawiane tak czy inaczej. Okej, czekałem 2,5 minuty na rozpoczęcie triala i uwaga, zaczynamy. Muszę nacisnąć, tyk. Patrzcie, jedzie sobie nawet pług, który odśnieża. Mamy taką ciężarówkę. Fajny smaczek, nie? Taki zupełnie inny pojazd ruchu ulicznego. W piątce co mamy? Mamy takie zwyczajne samochody. Nie pojawi się żadna ciężarówka z naczepą, ani nic takiego, nie? Laweta chyba też nie, ale tu w czwórce chyba też nawet nie była. Tu proszę bardzo, mamy jeżdżący pług. Znalazło 2 na 6 graczy. Nie najlepiej, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. 6 lat po premierze w ekranie doczytywania dalej mamy zbugowane zawieszenie. Zobaczcie na koła w tym samochodzie. No, wyglądało to źle. I proszę bardzo, chyba będzie więcej graczy jak 2. Czyżby będzie pełne lobby? A tam się źle pojawiało? Zaraz zobaczymy. Będzie pełny skład? Nie ma pełnego składu, ale niewiele brakuje. Mamy 5 osób w składzie. To bardzo dobrze w sumie. Kurde, jak na 6-letnią grę, to jest moim zdaniem zajebiście. O, zapomniałem, że tutaj na początku jest taka wstawka, że pokazywane są drive-atary innych graczy. O, kierownica skręcona. Multiplayer zdaje się nie mieć żadnych lagów. Wszyscy normalnie mogą się ścigać razem z drive-atarami.
O, do następnego wyścigu dołączyła jeszcze jedna osoba? Czy mi się wydaje, bo wcześniej było 5, teraz widzę, że jest 6. Może ktoś dołączyć w trakcie triala? Nie no, to chyba tak nie działało. No, okej. W Forza Horizon 5 też mamy opony z kolcami, te takie zimowe, ale tutaj w czwórce one naprawdę się bardzo, bardzo przydają, zwłaszcza w tym wyścigu, gdy wybieramy samochód, mamy oznaczenie przy nim śnieżki, więc na tych zawodach teraz do triala są genialne, świetnie się auto trzyma dzięki nim, drogi. I może jedziemy? Chyba taka nie jest droga oblodzona, widać, że się tam trochę bardziej błyszczy, nie? Ale generalnie lepiej, mam wrażenie, że dużo lepiej się to trzyma drogi. Okej, jakimś cudem udało się nawet wygrać. Kurde, taki mój wielki awatar wyeksponowany, cyk. Odblokowałem jakiś nowy samochód, chyba mam ten samochód już nawet. O, to ciekawe, bo w skończonym wyścigu chyba te wszystkie osoby, które, z którymi jechałem, są w mojej sesji. Właśnie się rozjechały na wszystkie strony świata. No, to bardzo fajne. Tutaj widać, że ktoś sobie cały czas jeździ, trzech graczy, jeden za... Wow, jest sporo osób, nie? Zobaczcie, tutaj ktoś śmiga, cyk. Nie wiem, może to dlatego, że jest początek sezonu, ale kurde, umówmy się, no chyba każdy już wszystko sobie zdobył w tej części i nie potrzebuje polować na te playlisty festiwalowe, zgadzacie się? Mimo to udało mi się znaleźć graczy, żeby zaliczyć sobie triala, czyli coś, do czego czasami, rzadko, ale czasami nie udaje się znaleźć graczy w Forza Horizon 5. Co ciekawe, ostatnia wiadomość od zespołu społeczności Forza była w 2023 roku, w lutym, 24 lutego, czyli rok temu. Teraz dostałem jakieś nagrody, bardzo ciekawe. No i tutaj dostałem jeszcze wow, mam bardzo dużo różnych samochodów do odebrania, dawno nie było mnie w Forza Horizon 4. To ciekawe, tutaj mogę sobie te wszystkie rzeczy, ale one mi się od razu dodają chyba do konta, no nie, te rzeczy. No tutaj wiecie, w Forzie nie trzeba jakoś dbać specjalnie o zarabianie kasy, bo ta kasa sama się zarabia i dostajemy za nic samochody praktycznie. Tutaj na przykład miniacza sobie wylosowałem, możemy go sprzedać. I tutaj jakaś kasa, ciekawe czy coś fajnego się wydrobi. Porsche, dawaj Porsche. Ach, nie udało się Porsche. I dawaj Twerk Ach, nie udało się Twerk Staliona ogarnąć. I Subaru. Okej. Okay. No dobra, dodajemy sobie do warsztatu Subaru. Albo o, GT2 się trafiło. Odbierz nagrodę. Tak. Porsche GT2 RS z 12 roku. I zobaczmy, jak wygląda tuning w Forza Horizon 4. Ura, wygląda sobie tak. Okej, jest ślisko, bo jest zima, ten asfalt jest nieznacznie bardziej śliski niż w tych takich, powiedzmy, bardziej suchych sezonach. A model samochodu chyba niewiele się zmienił w stosunku do tego, co zobaczymy w Forza Horizon 5, prawda? Wiemy też, że dźwięki samochodów w piątce znacznie się poprawiły, ale Forza Horizon i w ogóle seria Forza czy Motorsport no, ma taką niechlubną właściwość, że te dźwięki samochodów są słabo odwzorowane. Nie wszystkie, ale spora ich część brzmi kompletnie nieautentycznie. Jednak gra na tym poziomie powinna mieć dźwięki samochodów dobrze odwzorowane. W piątce jest poprawa, w czwórce jest po prostu ok.
Dobra. I tutaj mamy chatę, która nazywa się przyczółek. No i zobaczmy sobie, jak wygląda tuningowanie. Tak się zajeżdżało do domu. Nie wiem, czy pamiętacie. Cyk. Dobra. I teraz możemy sobie personalizować samochód. Tutaj mamy salon samochodowy. Możemy sobie przejrzeć samochody. Możemy sobie wybrać furę według marki. Tutaj mamy Holdeny, Hondy, Honigany, Hot Wheelsy. Czy są jakieś Hot Wheelsy, których nie ma w piątce? Dajcie znać. Tutaj mamy samochody Jamesa Bonda. Tego pakietu na pewno nie ma w piątce, bo to był pakiet taki dodatkowy. Mamy tu Jeepy, mamy Kia. Kia Stinger i chyba też nie ma w piątce. I Lambosy. Jamara czy Yamara? Nie kojarzę, żeby była w piątce. To jest LM002. No pewnie niektórych modeli może brakować w piątce, ale większość jest. Ok, więc teraz przechodzimy sobie do warsztatu. Tutaj mamy personalizację postaci. Mam obecnie gościa, który nazywa się Amy. Tak. Dobra, i teraz przejdźmy sobie do ulepszeń. I mamy sobie takie ulepszenia. W piątce te ulepszenia też zostały poprawione. Część rzeczy zostało ulepszonych, jeśli chodzi o tuning samochodu. W tym na przykład to, że możemy sobie zmienić dźwięk auta, jeśli zmienimy wydech. Nie w każdym aucie to działa, ale w wielu samochodach. Tutaj do tej Porsche'owy mamy ten paskudny forzowy spoiler, który jest w Porsche chyba od Forza Horizon 1. W niektórych samochodach w piątce takie fabryczne spoilery, czy tam z jakichś samochodów torowych, wyścigowych, można też regulować, co się bardzo przydaje. Ok. Tutaj mamy maskę, możemy sobie zmienić z karbonowej na taką lakierowaną. Ok. Jak sobie tuningujemy samochód, nie możemy zrobić przygazówki, żeby posłuchać, ani też, zobaczcie, jak sobie coś tuningujemy, to mamy zakryty samochód, nie widzimy go. Więc tak, nie można testować tego dźwięku i sprawdzać, jak samochód będzie brzmiał przed i po tuningu. Więc po prostu instalujemy części i musimy zgadnąć, co się z samochodem stanie później. Może ten dźwięk jakoś się tam zmienia, nie? Ale teraz podczas tuningu nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Okej, tu możemy odciążyć, tutaj nie możemy akurat hamulców wymienić w tym samochodzie. Możemy dać nadwozie, znaczy zawieszenie jakieś tam driftowe, driftingowe albo offroadowe, jeśli byśmy chcieli. Skrzynia biegów, to już chyba nic nadzwyczajnego. Tak samo jak opony, ale możemy też zainstalować dystanse, więc to nie jest jakaś tam unikalna cecha dla Forzy Horizon 5. W czwórce była to nowość. Tego nie było w Forza Horizon 3. Możemy dać też szersze kapcie. O, klasa S2 się już zrobi. Może opanuje tą moc, chociaż Porsche lubi, jak się zajebiście prowadzi. Dobra. Mamy gotową Porsche'ę. Jakoś tak te ujęcia, gdy tuninguje sobie samochód, lepiej mi pasują tutaj w czwórce. Nie wiem, tak fajnie okazale wygląda tył samochodu, te koła, jakoś tak fajnie to jest może pokazane. Albo mi się wydaje. Może już mam po prostu dosyć Meksyku. Tak samo jak miałem dosyć Wielkiej Brytanii, kiedy pojawiała się w piątce. No i tu możemy jeszcze sobie polakierować samochód, albo nałożyć jakieś naklejki, jeśli byśmy chcieli. Tutaj na przykład mamy kolor czerwony. To są kolory producenta. Tutaj są nazwane, że to są kolory producenta. W piątce to nie jest nazwane i nie każdy wie, że to jest oficjalna paleta kolorów producenta. Więc możemy sobie wybrać takie kolory, jakbyśmy sobie kupowali samochód w rzeczywistości. To jest bardzo fajnym featurem w Forzach Horizon. Nie wiem, czy w dwójce tak było, ale w czwórce faktycznie, od czwórki chyba faktycznie tak jest. Nie? Możemy sobie zrobić takie jakieś malowanie. I oczywiście dowolność w naklejaniu naklejek. W piątce ten edytor naklejek został też zaktualizowany i można tam na nieco więcej sobie pozwolić. Skoro jesteśmy w garażu, może przejrzyjmy sobie dom aukcyjny, jak wygląda. Tutaj na przykład jest wyróżniony jakiś Nissan GT-R. Brak ofert gościu ma, możemy go zlicytować. Proszę bardzo, zlicytujemy. Ktoś tam sobie wystawił. Czy dużo samochodów jest wystawionych? Bo to też świadczy o tym, czy ile osób autentycznie wystawia teraz samochody, prawda? Ile osób się bawi w auto. No i jak widzicie, trochę tych licytacji jest. To są wszystkie samochody wystawione w ostatnich godzinach, można powiedzieć. Tutaj jakaś specjalna wersja
Dziękuję. To znaczy ona chyba nie jest specjalna, ale wygląda fajnie, więc chyba ją sobie... A gdzie są malowania? A, pojawiły się teraz, okej. Okay. Bardzo fajne malowanie, podoba mi się. Wykupuję. Cyk, samochód trafił do mojej kolekcji. Ciekawie zrobiony, to wygląda jak jakaś wersja specjalna. Czy mogę wystawić jakiś swój samochód? Zobaczmy, tutaj weźmy sobie, odbierzmy, aha, tutaj jest licytacja, tutaj możemy sobie odebrać furę od razu. No ciekawe takie malowanie, nie? Można sobie odebrać. Mam też takie wrażenie, że te przejścia między animacjami tego interfejsu, że wszystko jest takie płynniejsze tutaj w czwórce. Obie gry, czyli Forza Horizon 5 i Forza Horizon 4 powinny być na tym etapie tak samo dopracowane, więc nie ma tutaj mowy o czymś takim, że ta gra była krócej na rynku, czy tamta gra była krócej na rynku i jeszcze jej nie zdążyli dopracować. Możemy sobie wystawić jakąś furę, którą mam zduplikowaną, a tutaj mamy bug mono. Możemy, tutaj mam coś źle stringowane. Wystaw samochód na aukcję, dom aukcyjny, jak widzicie, działa dobrze. Robi się w grze powoli wieczór, a my posłuchajmy, jak brzmi Porsche po tuningu. Moim zdaniem dużo się nie zmieniło. No i dźwięk samochodu jest mocno przeciętny. Zwłaszcza jak się wchodzi w takie wyższe obroty i jedzie się z jednostajną prędkością, to słychać taką oscylację tego dźwięku, tak jak jechałem w poprzednim wyścigu tym, to był chyba Ford, no nie? No i słychać było takie dosyć charakterystyczne, ciężko mi to teraz tak wam zaśpiewać, jak to brzmiało, ale tak, no nie było to na pewno przyjemne dla ucha. Zrobiła się piękna noc prawie, że bardzo ładnie wygląda zachód. Nie podobają mi się bardzo te lasy, strasznie one wyglądają. Zwłaszcza w zimę teraz, nie? Gdy nie ma żadnych liści i tak dalej. Ale widać tutaj znaczną poprawę w piątce, jeśli chodzi o tą grafikę. A także jeśli chodzi o oświetlenie. Zobaczcie sobie w tym samochodzie w środku. Wszystko widać, nie? Jednak tam oświetlenie dużo ładniej pracuje. Aczkolwiek tutaj wydają się światła lepiej działać niż w piątce. W piątce mamy taką noc, jakby księżycową cały czas, nie? I na przykład zdarzają się takie warunki pogodowe, jak jakaś, o, na przykład burza, albo ta taka wichura straszna. To jest, nie pamiętam jak się ta pora, jak się ta pogoda nazywała. I wtedy działają światła w samochodzie, ale one kompletnie nic nie oświetlają i przed tobą jest całkowicie ciemno. W jednej tam playliście festiwalowej był taki specjalny wyścig, gdzie się jechało między statkami i ten wyścig symulował taki jakiś kataklizm, nie? Jakiś tam jakiś huragan czy coś takiego. I wtedy było zajebiście ciemno wszędzie dookoła. Światła w samochodzie, w którym jechałeś, się normalnie świeciły, a przed tobą nic się nie oświetlało. Myślę, że to jest specyficznie, jakby tutaj w Forza Horizon 4 odpalić taką pogodę, gdyby była, pewnie efekt byłby podobny, ale mimo wszystko te światła w nocy są niepotrzebne, bo noc jest bardzo jasna, taka księżycowa prawie cały czas. Tutaj w czwórce też widać, co jest za samochodem, ale zdecydowanie jest bardziej ciemno, nie? I te światła faktycznie mają tutaj więcej sensu. Zobaczcie też tą grę cieni, kiedy dojeżdżamy do jakiegoś obiektu, na przykład drzewa, i jak ładnie to drzewo rzuca cień gdzieś tam z tyłu. Ten cień jest no taki ostry bardzo, ale w sumie jest to noc i cienie powinny być ostre, zwłaszcza jeśli rzuca ten cień światło, które jest takie bezpośrednie od samochodu, nie? Kieruje się w stronę jeziora.
chyba każdy zna doskonale ten skok. Cyk. Tak wygląda jazda. To jest te wszystkie badziewia tutaj. No i wnętrze samochodu moim zdaniem też jest zbyt jasne, nie? W nocy, ale myślę, że tu to nie jest kwestia tego, że oni tego nie dopracowali, tylko że oni po prostu chcieli, żeby ta noc nie była zbyt ciemna, o. Żeby każdy, kto gra tam na przykład na jakimś telewizorze, był w stanie mniej więcej ogarnąć z daleka, siedząc na kanapie, gdzie ma skręcić i co ma zrobić. Nie chodziło o to, żeby zasymulować, wiesz, takie prawdziwe warunki, tylko żeby w każdych warunkach gra była po prostu piękna, nie? I żeby nie frustrowała za bardzo, no na pewno mocniej by frustrowała, gdyby gracze jechali sobie w nocy i rozbijali się o jakieś rzeczy, które nie widzą, prawda? Więc zrobili to tak, a nie inaczej. Na czym cierpi realizm oczywiście, nie? Takie jest moje zdanie. Myślę, że o to tutaj chodziło. I jesteśmy na zamarzniętym jeziorze w nocy. Księżyco, o, już w sumie wschód się robi. Zobacz. Ta noc bardzo krótka tutaj była, nie? Tak, to nie jest takie idealnie płaskie lodowisko, tylko gdzieś tutaj jest roztopione, gdzieś tutaj jest trochę śniegu, także bardzo ciekawe to jezioro jest mimo wszystko, mimo że taka otwarta przestrzeń, nie? To jest największa otwarta przestrzeń w Forzie Horizon 4. W piątce takich przestrzeni jest znacznie więcej. No to sprawdźmy sobie teraz eliminator, jak to wygląda. Jak szybko będzie wyszukiwać sesję. Jak widzicie, cały czas pojawiają się na moim radarze nowi gracze. Strasznie krótka noc, tak swoją drogą, prawda? Ile to trwało? Z 3 minuty? Może krócej nawet. Okej. Wyścigi 1 na 1, zgadza się. Eliminator i mamy graczy 23 aż. Wow! Spodziewałem się, że będzie 3. A pokazywało mi, że znalazło graczy ile? 2? Nie? Dalej jestem na tej sesji, gdzie ci gracze spamują na minimapce. I trzeba sobie ten taki szybki czat wyłączyć, żeby mi cały czas nie pstrykało w uszach, że tam się świetnie bawią. I tak, dostajemy Mini Coopera, który jak wiecie jest samochodem bardzo dobrym na start, wręcz można nim wygrać eliminatora, chociaż mi się nigdy to nie udało. Nie wiem, może teraz mi się uda, nie wiem. Kurde, muszę to wyłączyć, bo cały czas napieprzają, no cały czas. Wspominałem już o tym kiedyś, ale tutaj eliminator w czwórce jest znacznie fajniejszy, dlatego że mapa jest mniejsza. Mniej trzeba jeździć, żeby kogoś spotkać. Więc nawet jak mamy 23 graczy teraz, których jak widzieliście znalazło mi dosyć szybko, nie? Nie wiem, czy może wszyscy wracają do czwórki, albo nostalgicznie, albo już tak mają dosyć piątki, nie mam pojęcia. Ale tak, tutaj eliminator jest fajniejszy, jest mniejsza mapa, szybciej kogoś znajdziemy, więcej pojedynków. No i krótsze są te mecze dzięki temu. Bardziej dynamicznie się tutaj gra, nie? Tam jednak musisz uciekać od strefy. Jak nie uciekasz od strefy, to zaraz cię dopadnie jakiś pros i po tobie, prawda? Przeważnie tak się kończy tam eliminator. Okej, okay, mamy pierwszy drop. Subaru. O kurde, czekaj, jak to się zabiera? Tutaj chyba. Dawaj, dawaj, klikaj, klikaj, klikaj. O, kliknąłem, bo ktoś mnie tam zaczął doganiać. O, Subaru kontra Mitsubishi. Jedziemy. Ahaha! Grało się w Forzunie. Będzie drugi. Nie, trzeci poziom kontra trzeci, okej. Okay. Gościu pojechał lasem. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Czemu nie wybrał drogi? Nie wiem. Przecież tutaj jest chyba tak prosto do celu, tak? Prawie że tak. Na pewno nie opłaca się jechać tym lasem chyba. Dobra, ja teraz skręcam w las, bo będziemy musieli pojechać sporo na przełaj właśnie.
No i ten las akurat w eliminatorze ma bardzo duży plus. Możemy sobie przez niego w miarę swobodnie jechać, wystarczy tylko trochę zwolnić, ale nie mamy czegoś takiego, że zaraz przywalimy w jakąś niewidoczną gałąź, leżącą kłodę czy coś takiego, nie? Pamiętam, czy tutaj można było sobie tak normalnie przejechać, ale teraz w zimę dodatkowo idealnie widać tą przestrzeń między drzewami, nie? Gdzie możemy sobie trafić, więc jest dużo prościej niż w piątce. Te lasy są gęstsze, fajnie wyglądają, ale eliminator to jest porażka. O kurde, wziąłem najgorsze auto w eliminatorze. Proszę o klaski. Proszę o klaski, zobaczymy jak pójdzie. Ta Supra bardzo fajnie brzmi tutaj w czwórce. Nie wiem, czy to jest realistyczny dźwięk, ale mi się podoba. Okej, widzę, że jakiś wataszka będzie mnie wyzywał na pojedynek, więc ustawię mu się. Dawaj, let's go. Okej, niech pojedzie sobie prosto, a my jedziemy do mety. Proszę, proszę. Wcześniej sobie zobaczyłem na mapce, jak wygląda strefa. Jedziemy. Mam takie wrażenie, że jest sporo nowicjuszy. Tak jak grałem w triala, to też ci gracze nie jeździli jakoś super, mimo że mieli naprawdę giga fury. Tam było RS200 od Forda. Wiesz, to taka kozacka rajdówka tutaj w czwórce, ona naprawdę była potężna. I w piątce zresztą też jest bardzo dobra. No i ci gracze zostawali gdzieś tam z tyłu, mimo że grałem na kierownicy. O, ten gościu nawet wyszedł. Kojarzycie te miejsca? Są te najmniej uczęszczane w czwórce. To akurat pobocze, gdzie jedziemy teraz. Okej, widzę, że tam jakiś gracz się szykuje do akcji. Mapa wygląda tak. A, to jest jakiś cwaniak chyba. Co on tam robi? Zniknął z radaru na chwilę. Okej. Jedziemy na niego. Tak, to jest cwaniak. O, to jest dobry gracz. Bardzo ładnie się ustawił. Nie wiem, czy będę miał z nim szansę. To jest weteran. Ładnie tu ominął hangar, którego nawet nie widziałem. Ma szybkie auto. Siódmy poziom, ja mam piąty poziom. I ładnie się tak ustawił, zniknął, nie? Wiedział, że będę go atakować. To jest to. I elegancko. Dobra. Ukończyłem na pozycji ósmej. I wbiłem sobie chyba trzecią gwiazdkę mam i 257 poziom. I prawie następny. Okej. Okay. Jakieś losowanie mamy jeszcze po eliminatorze. 4000 kredytów na pocieszenie. Moim zdaniem powinni zrobić coś takiego w Fordzie, nie tylko w czwórce, ale i w piątce, że jak ktoś wygra eliminatora, to dostaje jakiś legendarny samochód, taki wiesz, trudny do zdobycia. Nie? To by była bardzo fajna nagroda, bo za wygranie tego eliminatora no właściwie nic się nie dostaje. Nie mówię jakiś tam najnowszy samochód, tak? No bo eliminatora wygrać tak łatwo nie jest, ale za tą wygraną dostajemy hajs i jakieś tam odznaczenie, nie? A fajnie by było, jakby samochody na przykład co miesiąc rotowały i o, w tym miesiącu możesz wygrać w eliminatorze taki i taki samochód chociażby, albo coś takiego naprawdę unikalnego. To by było fajne w serii Forza Horizon, nie? Tutaj mamy Super 7, gdzie możemy brać udział w zawodach i w ogóle wyzwaniach stworzonych przez innych graczy. Nasz aktywny tryb. No i tutaj przechodzimy przez kolejne etapy tego Super 7. Właściwie to nie grałem w to w piątce, nie wiem czy tam to jest, ale podejrzewam, że coś podobnego powinno tam być. Null Car Fun. Okej. Okay. No i tutaj jak przejdziesz sobie to wyzwanie, będziesz przechodził na wyższy poziom. Jak ukończysz, to dostaniesz jakąś tam nagrodę. Okej, okay. To jakieś wyglądało jak Mondeo trochę, to chyba jakiś Ford Focus. Okej, okay. Hit the DLC car in less than... O, czekaj, nie wiem czy mam kierownicę dobrze ustawioną. Obi wskazano prędkość. No i na początku te wyzwania są proste, a potem są coraz trudniejsze. Tutaj tak na marginesie mamy jakiś satynowy chyba lakier na tym samochodzie, który wygląda okropnie w tej grze. Uah!
Dobra, 333 km na godzinę. Chyba ogarnięte, nie? Bardzo proste. O, tu akurat pociąg przejechał. No tak. Tak, i teraz możemy sobie wziąć udział w drugim challenge'u. Bardzo fajne. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem, czy jest to w piątce. Nigdy tego tam nie robiłem. O, tu są te problemy w dołączaniu do sesji, o których wam mówiłem. Skończyłem sobie teraz to Super 7 i mam tą diagnostykę sieci. Nie udało się dołączyć. Ale jak się kliknie spróbuj ponownie, to za chwilę się wszystko łączy i można sobie grać. Więc no jest to odwieczny problem w Forza Horizon 4. Zawsze pamiętałem, że zawsze był problem tutaj z dołączaniem do kogoś i z tymi sieciowymi rzeczami. W piątce jakoś to lepiej rozwiązali, chociaż nie wiem, czym te funkcje sieciowe właściwie się różnią między dwiema grami. Tutaj w tej Quartz Legali dziwnie jest ustawiona kamera tak na samochód, to jest zresztą taki, można powiedzieć, monster truck, no nie? To jest samochód z gry Final Fantasy, gdzie możecie sobie tym samochodem śmigać, no i był taki collab z Forza Horizon 4. W Forza Horizon 5 tego samochodu na przykład już nie ma i ta fura jest w dwóch wersjach. Ta ciekawsza to oczywiście taki monster truck, czy można tym samochodem sobie grać w trybie Fortnite. Tu mamy też Quadrę, zaraz sobie do niej przejdziemy. A tutaj mamy jeszcze tą regalię, można powiedzieć taką zwykłą. Co ciekawe, samochód można też przejrzeć sobie w trybie Forza Vista. Tutaj się z przodu maska otwiera. To nie są domyślne kolory tego samochodu, takie jakieś malowanie sobie kiedyś wybrałem i tak jest. Samochód jest ogólnie zrobiony do driftu. W Forza Horizon 4 samochody były ogólnie takie bardziej driftujące. W czwórce, w piątce te samochody zaczęły być bardziej przyczepne i ten tuning opon zwłaszcza zaczął no, nieco bardziej wpływać na prowadzenie tych samochodów i ogólnie auta prowadzą się nieco lepiej. Zauważalnie, ale nie ma tam jakiejś ogromnej rewolucji, po prostu jest lepiej. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego do Forza Horizon 5 nie dołączyła Quadra z Cyberpunka. Wystarczyło tylko skopiować ten model. Może mają w planach dodać ten samochód jako taki wow, super dodatek którejś tam aktualizacji, nie? Ale fura jest ciekawa, jest zajebiście wykonana. Ma elementy tutaj. To nie jest realny samochód z rzeczywistości. To jest samochód wymyślony przez naszą polską ekipę odpowiedzialną za Cyberpunka. I w Forza Horizon 4 zrobili rzecz zajebistą, bo dodali elementy, których nie ma nawet w Cyberpunku. Bardzo dokładnie zbadałem w Cyberpunku ten samochód i tutaj kilka rzeczy pododawali, ale pododawali w taki sposób, że wyglądają one świetnie, a samochód brzmi tak. Tak, więc mamy te wszystkie feature'y w kokpicie. Oczywiście te zegary tam nie działają. Mamy tylko obrotomierz tutaj, który sobie tam... To jest chyba obrotomierz? Tak, to jest obrotomierz, więc to sobie tam działa, ale tutaj te wszystkie rzeczy tam nie funkcjonują. Mamy świetną kierownicę, naprawdę bardzo fajnie wykonane wnętrze. Oczywiście cały samochód możemy sobie zobaczyć w Forza Vista w środku i na zewnątrz. I jego ciekawą cechą jest też to, że ma takie super szerokie kapory. Wyglądają one niesamowicie. Mam nadzieję, że dodadzą go do piątki albo do szóstki Horizon. Bo na piątkę to już chyba za późno, co? No i wziąłem sobie jeszcze Pagani Zonda Cinque, którą wylicytowałem, a raczej kupiłem z aukcji. Ktoś sobie wystawił. Nie wiem, czy to jest jego malowanie, czy czyje. To przypomina, czy to nie jest czasem z jej, z jakiejś gry EA albo coś? Czy nie mam pojęcia, co to może być za wersja. Dajcie znać w komentarzach.
Jak wiecie, w Forza Horizon 4 była przygoda rankingowana. Normalnie miałeś tutaj ranking między graczami, mogłeś sobie mieć swój klub. W piątce tego nie ma. Postawiono jednak na taką rozgrywkę bardziej przyjemną i tyle. Więc możemy sobie tutaj wybrać wyścigi zespołowe. To ciekawe. Czyli jedna drużyna kontra druga drużyna, ale graczy. Wyścigi swobodne i przygoda użytkownika. No kurde, nie pamiętam jak to działało tutaj. Ale weźmy sobie wyścigi zespołowe, drużynowe. Znaleziono 11 na 11 graczy. To bardzo ciekawe. Znalazło mi tych graczy naprawdę szybko. Tak w mgnieniu oka praktycznie. A, tu mamy Urus Concept. Kurde, jakie mam tu opony. Nie wiem, jak my się tu będziemy, co to za wyścigi są. A, rajd przełajowy, okej. Okay. Bo chciałbym samochód wybrać. Ha, dobra, wybiera mi się. Tutaj miałem tego rebela, takiego OP. Weźmy sobie Urusa Concept. W piątce już mamy Urusa, że Urusa. Tutaj mamy taką wersję, gdzie są ukryte klamki chyba, nie? A, gracze odbierają nagrody. Ciekawe ile jest na sesji. Wybrałem pierwsze lepsze zawody z brzegu i chyba jest pełna sesja. I tak wygląda sobie Urus. Zobaczcie, mamy tutaj elektroniczne lusterka, mamy tu kamerę na zewnątrz. Więc wszystko ładnie działa. Tutaj mamy zegary. Tak sobie wygląda. Trochę inaczej chyba, nie? Od tego produkcyjnego Urusa. Tak, mam wrażenie, że... Trochę przypomina jakiegoś Shooting Breaka, nie? Bardzo duży prześwit. W tym produkcyjnym Urusie nie ma takiego niskiego dachu jakby. Jak myślicie? Czekam już dobrych kilka minut i widzę tutaj pierwszy glitch. Albo bug, bo gracze odbierają nagrody, a dalej ich nie odebrali. A czekam z dobre 5 minut. Z okazji popatrzmy sobie, jak wyglądają fale w Wielkiej Brytanii. Mamy też latarnię morską. Można tu podjechać? Powiem szczerze, byłem tu chyba z raz, albo mniej. Powinniśmy tu zlot zrobić. Ej, nigdy tu zlotu nie robiliśmy. Ej, w ogóle byłeś przy tej latarni kiedyś? Ja mam wrażenie, że nigdy. Zawsze się koło niej przejeżdżało i kurde wywalone, nie? Latarnia jak latarnia, no co chodzi. Teraz, latarnia! Oczekiwanie na gotowość graczy. Teraz się pojawił komunikat i pyk. Nie zdążyłem dojechać do zamku, ale zamek sobie też zwiedzimy. W sumie ta pora roku, czyli zima, jest taka najgorsza pod kątem wyglądu tych wszystkich tekstur i tak dalej, nie? Ale za chwilę sobie odpalimy jeszcze inne pory roku w jakimś niestandardowym wyścigu. No stary, powiem ci, czekałem tu bardzo długo na ten wyścig, tak z dobre 10 minut, jak nie więcej. Częściowo czekałem, aż oni po prostu ukończą wyścig, tylko zły komunikat się pojawił o tym, że gracze odbierają nagrody, ale samo to ładowanie, jak już nie mogłem jeździć tak po świecie w tej sesji, trwało też długo. No i wyścigi drużynowe, tego chyba nie ma w piątce, prawda? Czyli gracze na graczy, nie gracze na boty, tylko gracze na graczy. No i tutaj jest też taki minus, że znowu trzeba czekać. Czekam. O rany, to trwało całą wieczność, ziomek. Niektórzy nawet wyszli chyba na jakiś kibel albo coś. A to jest w ogóle jazda z punktu do punktu teraz. Ale samo to, że rywalizujemy z innymi graczami, jest bardzo fajne. Ja jestem w drużynie czerwonych, właśnie minął mnie niebieski mój rywal. Tak, wygląda na to, że obawiam się, że może
może nasza drużyna nie wygrać. Ta jazda z punktu do punktu też jest ważna, dlatego że za to też dostajemy punktację w całych mistrzostwach. Mamy do przejechania na przełaj 6 km. O, nie w drzewo, nie w drzewo. Uhu. Ekstra. Nice. Tak, i niektórzy tam na starcie byli po prostu AFK. I nie wystartowali, dlatego że ładowanie trwało no całą wieczność. Pamiętacie tą długą prostą? Jak miałeś odpowiednio szybki samochód, to mogłeś tutaj na tym garbie wyskoczyć, albo mogło cię tak delikatnie podnieść. Bardzo fajne to było. O, może mi się uda objechać tego gościa. Ja teraz ścigam tym, co tam prowadził, ale chyba będzie ciężko. Chociaż ty! O, patrz na to! Nice, urusem go objechałem! Ekstra! Pierwsze miejsce, nice! Tak jak tryb Fortnite trochę. Mimo wszystko, no, niebieska drużyna wygrała. Wygrałem fartem. No tryb multiplayer, jeśli chodzi o wyścigi, zdecydowanie wymaga naprawy. No czekam tutaj po skończeniu tych zawodów już nie wiem ile. Zresztą długo czekałem, żeby tu w ogóle dołączyć. Fajnie się to jeździ, tylko mogłoby się szybciej wczytywać. No, odpalę jeszcze raz sobie jakiś inny tryb multiplayerowy i zobaczymy, jak się będzie to wczytywało. Tutaj oczywiście są te wszystkie multiplayerowe funkcje, które są w piątce. Czyli przenikanie graczy, jeśli ktoś będzie na ciebie jechał, będzie chciał cię zepchnąć, to przeniknie przez ciebie najpierw, więc liczą się głównie umiejętności tutaj. Tak, ale jak ktoś jedzie mniej więcej równo z twoją prędkością, to dalej może się spychać. Więc mimo wszystko dalej jest to takie trochę spychowisko. Na przykład tego niebieskiego mówimy teraz tutaj cyk, przydusić. Jeśli chodzi o jazdę na samej kierownicy, to odczuwam tutaj różnicę na korzyść Forza Horizon 5. Wydaje mi się, że łatwiej się tam kontroluje pojazdy, zwłaszcza jeśli jesteśmy w poślizgu. Driftowanie, kontrola lepiej działa na kierownicy w piątce niż tutaj. Da się oczywiście jeździć, jak się ścigasz, to tego tak nie odczujesz, ale próbowałem tam kilkoma samochodami driftować i no było dziwnie. No i jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o kierownicę, to możemy sobie dostosować siłę force feedbacku w zależności od tego, czy jedziemy po offroadach, czy jedziemy sobie po szosie w Forza Horizon 5. Tutaj nie ma tej funkcji, więc jak ustawisz sobie na przykład force feedback na 70%, to masz tak i na szosie, i na offroadach. Więc na offroadach będzie ci wyrywało ręce, nie? W przypadku mojej kiery. A na szosie nie będziesz czuł samochodu. W piątce możemy sobie dać siłę force feedbacku inną na offroadzie niż na asfalcie. To jest naprawdę mega, mega zajebiste. I cyk. Trzecia pozycja. Całkiem nieźle mi poszło. Chyba wygraliśmy ten wyścig czerwoni. Tak. O, na razie. Zobaczymy, czy dojadą wszyscy w takim składzie. Ale wow, dziwnie się jeździ zespołowo. Fajnie. Znowu trzeba zajebiście długo czekać na następny etap tych zawodów. Widzę, że niektórzy gracze mają 8 gwiazdek przy poziomie. To tak wygląda, jakby gościu grał od premiery i nie przestał od tej premiery grać od 2018 roku. Tutaj widzę, że ktoś ma 6 gwiazdek przyniku, ja mam 3, a i tak bardzo dużo grałem w Forza Horizon 4. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także już żygałem tą Wielką Brytanią, pamiętam. Teraz jest mi fajnie powrócić, bo chyba ze 3 lata tutaj tak normalnie nie grałem. A tam parę razy wbiłem na Eliminatora i właściwie tyle. Ale jeden z tych graczy widzę, że wyszedł, bo nie ma naliczonej punktacji. Zrezygnował po prostu z tego czekania. Powinienem tutaj w przyspieszonym tempie wam pokazać, jak długo się czeka na następny etap, ale mam wrażenie, że to jest jakiś zły dobór graczy po prostu. Ach, udało się. W końcu się doczytało
Powiem wam, dobre 5 minut. Ustawię zegar na następnym etapie, bo tak, zaraz zobaczymy. Okej, okay. No i mamy następny wyścig. Mam takie wrażenie, że wyścig autentycznie trwał krócej od samego tego doczytywania. Zobaczcie, część graczy nie wytrzymała i po prostu wyszła. Został ten wyjadacz z 8 gwiazdkami przy poziomie. Nie wiem, kto tutaj ma taki zalagowany net albo coś, nie wiem, zobaczymy. Dobra, i teraz mamy jazdę z punktu do punktu, tylko musimy zawrócić. Tak, i oczywiście to też się wlicza do tych zawodów drużynowych. Nie pamiętam, czy to zrobili w Forza Horizon 5, czy jeszcze w czwórce, że oni tą jazdę do celu z punktu do punktu zlikwidowali dla samochodów takich typowo szosowych, a zostawili dla wyścigów offroadowych, czyli tych na szutr i tych przełajówek. Kurde. Ale mam farta, ja nie pamiętam tej mapy w ogóle. Jadę tak sobie mniej więcej na wprost, a całkiem dobrze trafiam. Nieźle. I cyk, w drugą stronę ta długa prosta. I na rondzie prosto? Tu chyba na rondzie były jakieś drzewa, które trzeba było minąć, nie? Okej. Okay. Można było je jednak zniszczyć. Cyk, tutaj był ten. Okej, okay. Wjeżdżamy w sumie pierwszy raz do miasta na tym odcinku. I tak wygląda miasto. No jest chyba większy od tego w piątce, co? Czy może... Czekaj, to tu? Tutaj, okej. Okay. Który jestem? Pierwszy? Okej, okay, to tamci gracze na bank zasnęli. I teraz czekamy. Od tego momentu, gdzie sobie jechałem, do momentu, aż znowu będę mógł jechać. Zobaczymy, jak długo trzeba czekać. No oczywiście teraz gracze sobie dojeżdżają by znowu, nie? Chodzi o to, że w Forza Horizon 5 nigdy czegoś takiego nie było. Zawsze te mistrzostwa szybko się ładowały, niezależnie od tego, który gracz, jaki tam miał internet, załóżmy. Ale zobaczmy i... No teraz akurat jak na złość wszystko szybko się doładowało. Teraz będzie, że was wkręcam, że tak się długo czeka. Szybka podróż do celu, szybko podróżujący inni gracze. No teraz się znacznie szybciej załadowało chyba. Może akurat wyszedł ten gracz, który miał jakieś lagi albo coś. O, od razu. Wow, okej, okay. To było dziwne. No chyba Lucek was wkręca. Tak czasami jest, jak chcesz coś pokazać, to nie wychodzi. Będziemy ścigać się w mieście, więc przy okazji sobie trochę to miasto zwiedzimy, a właściwie jego takie bardziej offroadowe strony. Bardzo źle wygląda lakier na samochodach i wnętrza nadkoli. Paskudnie wygląda to w czwórce. I ścigamy się. Jeden gościu ma tutaj BMW. To takie złote i skonfigurowane ewidentnie na szosę. A w pewnych wyścigach tych no offroadowych strasznie zostawał z tyłu. I się zresztą rozbił. Okej. Okay. Pamiętam tych wyścigów. Jadę na czuja. Ale fajnie, dobrze się bawię, powiem ci. Powinni na pewno zrobić w piątce te wyścigi zespołowe. To jest zajebiste moim zdaniem. Współpraca, ale też takie trochę PvP, nie? Piątka pod tym względem, no... Nie ma tam za dużo takiej rywalizacji, prawda? To akurat gracz z mojej drużyny zaczął mnie spychać, pewnie pomylił mnie z innym graczem. Kurde, to tutaj się jedzie. Okay. O, jak się dziwnie odbiłem od ławki. Taka ciężka fura i tak ławka ją odbiła? No to dziwne.
tam widzę, jakaś walka była. Tak, walczą tam, walczą. Ten próbuje zepchać tego typa, ale pominął checkpoint chyba. Nie wiem. Okej. Zakończono, chyba trzecie miejsce. Nieźle. Tak, ale nasza drużyna i tak przegrała. No i teraz jak na złość znowu doczytywanie jest strasznie długie. No stary, ja już całego neta zdążyłem przejrzeć za ten czas, jak mi się doładowuje. Właściwie koniec tych mistrzostw, tak jak teraz myślę. Kurde. Ej, i dosłownie w tym momencie się doładowało. Zobacz, ile graczy zostało na koniec. Darowali sobie, 3 graczy zostało. To najlepsze jest to, że tylko niektóre wyścigi się tak długo ładowały. Inne ładowały się dość szybko. No, niektóre naprawdę trzeba 15 minut czekać. I wiesz, graczy wyszukuje, wszystko ładnie wyszukuje. No jest z kim grać, nie? Tylko, no może trafiłem akurat, nie wiem, jakieś... Rozbłysk słoneczny sprawił, że łączenie między graczami było no trudne. Tutaj mamy wyścigi uliczne, też bardzo, bardzo fajne. Okej. Bardzo podobały mi się te mistrzostwa zespołowe. Powinien ten tryb być na pewno w Forza Horizon 5. Tutaj wyszukiwanie sesji przygody swobodnej. Zobaczymy, jak długo będzie wyszukiwać innych graczy teraz. Tutaj wziąłem sobie korwetkę, którą sobie tak stuningowałem, tak ładnie wygląda, ładnie obniżona. Tutaj minął mnie przed chwilą jakiś inny gracz, czyli znalazło mi inną sesję, która znowu jest praktycznie pełna. Wow! Free for all adventure, czyli teraz mamy każdy na każdego i mamy wyścigi uliczne. Nie wyłączałem nagrywania, teraz niech wszystko się nagrywa w jednym ciągu. Będę po prostu przyspieszał ładowanie. Zobaczymy, jak szybko teraz się będzie ładować. Bo może wtedy trafiło mi faktycznie jakiś... Coś było nie tak, no i może się popsuło, nie? A ja tylko rzekam i narzekam, a może wszystko będzie wspaniale. Co by tu wybrać? Którego samochodu nie ma w piątce, a który jest tutaj i jest fajny? Klasa S1, tutaj możemy jeszcze sobie takie wybrać. Bentley, chyba wszystkie. Elisa chyba nie ma tego starego, nie? GT3, o, korwetka jest. Czekaj, bo ja muszę się pośpieszyć. Weźmy tego Elisa. Czuję, że to będzie zły wybór, ale spróbujmy. Okej, no i wczytywanie lata. Szybko podróżujący gracze, tak to jest tutaj przetłumaczone po polsku, ale to nie chodzi o szybko podróżujących graczy, tylko szybkie przenoszenie graczy, to jakoś inaczej było po angielsku, dlatego ja właśnie lubię grać w te Forzy w języku angielskim, bo te tłumaczenia są w większości, w 80% są dobre, a w 20% są do dupy czasami. I tutaj na przykład to akurat jest tak słabo przetłumaczone i niektóre tam zadania były też słabo przetłumaczone, przez co w języku polskim nie wiadomo było, o co chodzi. Gonitwa przez północne wybrzeże, okej. Okay. Czy będziemy jechać z punktu do punktu? Nie, to jest wyścig. Rozumiem. I mamy, zobaczcie, łącznie ze mną 10 graczy. Tak z dupy sobie wbiłem o w sumie takiej wieczornej porze, więc może być więcej tych osób. I spojrzałem, jakie mają poziomy. Po prostu sobie, o, jedziemy. Synchronizacja, jak widzicie, działa bardzo dobrze, więc nie ograniczają jakoś tam mocy serwerów, jak to niektórzy tam mówili. Ale faktycznie czasami jakieś tam problemy sieciowe są. Tutaj ktoś ma lagi akurat. Zobaczymy właśnie, czy przez tego gracza z lagami jakoś dłużej będą się następne wyścigi doczytywać. Trochę można spychać, nie? Jak ktoś jedzie z tą samą prędkością.
cyk. Trzeba przyznać, że kokpit w tym Elise słabo wyglądało, to oświetlenie głównie, nie? Jak brak detali na tym kokpicie gdzieś tam. No tak, niezbyt fajnie, niezbyt fajnie. Ale zobaczcie, pełny skład. To są takie zwyczajne wyścigi. Może one będą działać lepiej niż tamte zespołowe. Tak z ciekawości chciałbym jeszcze te zespołowe sobie odpalić. Szkocka szarża. Teraz przy okazji mamy inną porę roku, więc możemy sobie zwrócić uwagę na pobocza, na trawę, na tą zieleń. Nie, moim zdaniem tekstury tej zieleni no, słabo wyglądają. Tutaj znaczną poprawę widać w szczegółowości terenu w Forza Horizon 5. Jak sobie wbijesz do czwórki, to masz takie porażenie trochę pod tym względem, że o, ta grafika wygląda no nieco gorzej. Wszystkie ustawienia graficzne mam na maksymalne, nie mam tego tam tej dynamicznej, jak to się nazywa, optymalizacji, że w czasie gry tam zmieniają ci się ustawienia graficzne na niższe, żebyś miał wyższą płynność i tak dalej, i tak dalej. W Forza Horizon 5 jest DLSS, tutaj tego nie ma. Ale muszę przyznać, że zawsze wyłączam sobie DLSS, dlatego że działa to tam słabo, zwłaszcza generowanie latek jest turbo słabe w Forza Horizon 5. Pojawiają się różne jakieś takie artefakty, smużenia i tak dalej. Tutaj nie ma tych wszystkich rzeczy i działa to bardzo dobrze. Jest z kim grać, no wyszukało mi jakiś następny mecz i proszę bardzo, możesz się ścigać. Zerknijcie sobie jeszcze na animację Felg. Jest taki specjalny mod do Forza Horizon 5, który poprawia tą animację Felg. To jest taka trochę optymalizacja dla konsol. One tak w pewnym momencie zmieniają się w takie mega wyblurowane, jakbyśmy jechali od razu 600 km na godzinę. Nie ma takiej, wiesz, płynnej animacji jak w innych grach wyścigowych, nawet tych niskobudżetowych. Czasami te felgi animują się lepiej niż tutaj w Forza Horizon. I tak samo jest w piątce, natomiast do piątki ktoś tam zrobił jakiegoś moda, który to tak poprawia. Myślę, że to powinno być normalnie do ustawienia w ustawieniach graficznych, bo mod w ogóle nie wpływa na płynność, ani na pecetach. No i to wygląda tak samo źle. A przy okazji zerknijmy sobie na miasto, właśnie. Jesteśmy w Göteborgu? Göteborg, tak się... Nie, czekaj, to się jakoś inaczej nazywało. Dajcie znać w komentarzu. I dojeżdżamy sobie do zamku, czyli naszej chaty, gdzie możemy sobie przetuningować samochód. Edynburg, o właśnie, nie Göteborg. Göteborg mi się pomyliło ze Szwecją. Tam jest, chyba było studio Ghost Games, zdaje się. Byłem tam kiedyś, bardzo fajne studio. No i tutaj możemy sobie też personalizować nasz samochód, na przykład, o, czekaj, nie to. O, lakier, i na przykład możemy sobie wybrać lakier, no i mamy takie otoczenie, nie? To była taka nowość w Forza Horizon 4, że mogliśmy sobie takie rzeczy, a nie, czekaj, chaty mieliśmy w trójce. Pamiętam, jak to było w trójce. Musimy sobie zajrzeć do trójki. O, jest dobry plan. Aczkolwiek fajnie wygląda to tutaj otoczenie. Jesteśmy jakby na takim podium, gdzie wszyscy oglądają i klaszczą na naszą furę, prawda? No i miasto... W piątce te budynki na pewno nie są takie wysokie jak tutaj. Ale też nie ma tam... Nie ma tutaj jakichś wieżowców, prawda? Jak w GTA 5 na przykład. Mamy bruk. Czy faktycznie można się tu poczuć jak w mieście? Na pewno jak w mieście brytyjskim, a nie jak w mieście japońskim czy amerykańskim, nie? Miejskie budynki. Dosyć rozległe miasto, ale bez przesady to nie jest ogromne miasto w tej grze.
ale jakoś tak bardziej do mnie przemawia niż to, co mamy w piątce. Powiem szczerze, jak zobaczyłem miasto w Forza Horizon 5, to trochę mi było przykro, bo miałem nadzieję na coś większego, aczkolwiek fajnie wygląda system tuneli, prawda? Mimo wszystko, no nie będę się powtarzał, ale powtórzę, ten świat jest taki, w piątce jest taki zbyt pusty, co? Na dłuższą metę. Tutaj zobaczcie, zaraz wjeżdżamy w jakieś góry, myślę, ten świat jest tutaj mniejszy, ale moim zdaniem ciekawszy. Jakby zaktualizowali tekstury, mogliby zremasterować może tą część i wtedy wydać jako nową i znowu trzeba było zapłacić 400 zł za wersję premium. Też nie, no teraz inflacja, to już by trzeba było 600 zł zapłacić, żeby grać. Nie, na premce. Kurde. Nie wiem. I cyk. Do Forza Horizon 4 mieliśmy dwa dodatki, Fortune Island i LEGO Speed Champions. Chodźmy najpierw do Fortune Island, zobaczmy, jak tam sytuacja wygląda. Przypomnijmy sobie Fortune Island. No i zajrzyjmy sobie na mapę, a na mapie widzimy, że są gracze. To jest sesja online, to nie są driwatary, ktoś tam sobie jeździ, to jest mapa z dodatków. I zobaczcie, ktoś tutaj sobie driftuje, graczy jest naprawdę pełno, na pewno byłoby się z kim pościgać. O, tutaj mnie ktoś wyprzedził, także dzieje się. Jestem aktualnie w nocy, a właściwie to chyba robi się poranek? Nie, zaszło słońce chyba, więc za moment powinny się pojawić charakterystyczne dla tego obszaru zorza polarne. One nie pojawiają się zawsze, ale gdy się pojawiają, to naprawdę pięknie oświetlają tutaj okolice. O, właśnie się pojawiają w tym momencie. Może z tej kamery będzie to lepiej widoczne. A, tak. O, fajnie to wygląda. W którychś warunkach pogodowych w Forza Horizon 5 są zorza polarne? Myślę, że to nie jest ta szerokość geograficzna, żeby się pojawiały. Chociaż w obecnych czasach zorza polarne pojawiają się nawet w Polsce. Ale w Meksyku to raczej ciężko chyba na takie warunki pogodowe. Chociaż mówię, no w dzisiejszych czasach to może się zdarzyć. Tak, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj są takie ekstremalne warunki pogodowe, między innymi właśnie te zorza polarne, ale też burza. Ta burza jest tutaj mocno intensywna. Nie wiem, czy uda mi się ją trafić, może musiałbym odpalić jakiś wyścig, ale gdy się jedzie podczas burzy i dodatkowo jeszcze musimy pojechać dookoła tej takiej góry, którą widzimy przed sobą, na nią nie da się wjechać na szczyt po tych głazach, no to wtedy jest naprawdę ciekawie. Chyba był tam jakiś wyścig albo jakieś wyzwanie, które właśnie trzeba było przejechać podczas tych ekstremalnych warunków. Ale te zorza są, jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo jasne. Więc jeśli ktoś lubi takie warunki pogodowe... O! Tak, tutaj mamy takie hardkorowe skały, to jest ogólnie taka wielka, wielka wyspa. I wszystko jest zaśnieżone teraz, bo to jest taka pora roku. Ale jakbyśmy przejechali o innej porze roku, to teren oczywiście byłby zazieleniony. Wszędzie tutaj dookoła jest, są takie no, zielone tereny, łąki i tak dalej. Nie, ale te zorza w nocy robią naprawdę robotę. I hardkorowe warunki pogodowe, błyskawice i rajd. Zachmurzone niebo i to jest południe obecnie. Jak zwrócicie uwagę, to jest sztorm akurat teraz na wodzie. A ja ścigam się z driwatarami, samochodem, który nazywa się Jeep Wrangler Unlimited. Nie wiem, dlaczego oni wzięli... Aha, bo wziąłem obojętnie jaka klasa samochodu i akurat boty wybrały sobie same pokusy. To Fiesta? To chyba pokusy. Nie zawsze hatchbacki wybierają te boty, nie wiem czemu. Wybrałem dowolne samochody, tylko żeby była klasa S1. Może ze względu na typ wyścigu, może przełajówkę powinienem wziąć? Są chyba szutry bardziej, co? Tak, ale są błyskawice, zobaczcie, tutaj wszędzie dookoła jest trawa. To są takie hardkorowe warunki pogodowe. Nie tak bardzo hardkorowe jak w Forza Horizon 5, gdy mamy tam sztorm albo coś takiego, nie? Albo jak mieliśmy w
Forzie Horizon 3 Blizzard Mountain. Tam jest dopiero hardcore. Myślę, że zajrzymy jeszcze do Blizzard Mountain. Bardzo fajnie się jedzie tym jeepem. Wszystko ładnie wybiera. Te błyskawice, ekstra. O! O, idzie się nakręcić z tym samochodem. Dajcie znać, co myślicie o tych warunkach pogodowych. Czy lepsze są w Forzie Horizon 5? Czy lepsze są tutaj? No ja myślałem, że to są już takie hardkorowe kiedyś, ale to, co zobaczymy w piątce... No, tam jest znacznie, znacznie mocniej, nie? Zwłaszcza ten tryb sztormu. Ta mapa ogólnie polegała na tym, żeby zbierać skarby. Naprawdę można było nieźle się tutaj obłowić, bo wystarczyło, że znalazłeś skrzynkę, w której był chyba milion albo pół miliona. W każdym razie dużo kasy. Jak ktoś sobie kupił ten dodatek, na pewno biedny w Forzie nie skończył. Jesteśmy na szczycie góry, prawie że na szczycie. Tutaj strefa driftowa była albo coś takiego? Chyba tak. Można sobie też jechać na przełaj, tu chyba nawet takie wyścigi gracze fajne tworzyli. Właśnie prawie pionowo do góry, cyk. No i jak wjedziemy sobie tu na szczyt, to oczywiście mamy co? Hopę, możemy sobie skoczyć, ale możemy też popodziwiać widoki. O, trzymaj się autko. Tak, tutaj możemy też zwrócić uwagę na to, co w Forzie Horizon 5 jest znacznie poprawione, czyli znowu tekstury, ale także skały. Skały dużo lepiej wyglądają w Forzie Horizon 5 niż w czwórce. No i to też kwestia tekstur i tego skanowania 3D. Oni po prostu skanowali modele tych skał też i po prostu wrzucili to do gry, nie? A tutaj modelowali chyba ręcznie, nie wiem. Więc znacznie lepiej wygląda to w piątce. Kurde, nie mogę stąd wyjechać. Tak, ale także te tekstury gdzieś tam w oddali. Nie ma takich doczytanych ładnie jak w piątce. Natomiast fajnie wyglądają fale i ten krajobraz gdzieś tam w oddali. I znowu widać, że niebo jest też takie trochę gorsze, nie? Także jest jakaś tam poprawa graficzna w tej piątce. Nie jakaś super rewolucja. Patrz, nie wyjadę. Taki offroadowy samochód. Nie potrafi się ruszyć. To samo jest w piątce, nie? Pod tym kątem fizyka nie została ulepszona. Jeśli chodzi o wspinaczkę gdzieś tam po skałach czy coś, to nawet samochody z ogromnym kątem natarcia i potwornym prześwitem nie potrafią sobie poradzić z taką zwyczajną skałką. Uderzają w nią jak samochody takie typowo drogowe, prawda? Horizon 4, jak nadchodziła zima, to dużo graczy przestawało grać i czekało ten tydzień, aż nadejdzie wiosna. Dlatego, że nikt nie lubił jeździć po śliskim, a tej pory roku no, nie można było w żaden sposób przewinąć i musiałeś czekać tydzień. Z kolei teraz mam wrażenie, że gracze właśnie to lubią, bo to jest coś, co wyróżnia Forza Horizon 5 od czwórki. Że tam nie ma kompletnie tak, no nie ma takiej drastycznej różnicy między porami roku, prawda? Jest jakaś tam sucha, mokra, deszczowa, burzowa. Nie każdy też wie, że da się tu jechać bardzo daleko po wodzie na Fortune Island. Tutaj jest taka płcizna i można sobie dojechać do wyspy. Tutaj na tej wyspie była do zebrania chociażby tabliczka. Ten samochód będzie tutaj mógł dojechać szybciej, na przykład
ten Raptor jest z wysokim prześwitem, więc radzi sobie z wodą lepiej, ale jakbyś wziął samochód, który ma niskie zawieszenie, no to wtedy by dojazd tutaj zajął ci znacznie dłużej. Po prostu nie jechałby tak sprawnie po wodzie, jak ten samochód. Jak widzicie, snorkel nie jest tutaj potrzebny, z samochodem absolutnie nic się nie dzieje. Mimo że w rzeczywistych warunkach bez snorkela no byłoby ciężko, nawet dla takiego auta. Pewnie gdzieś by się tutaj zdławił. Ale czy na tą wyspę da się tak na wprost przejechać? Gdzieś tutaj było za głęboko, ale nie wiem czy to to miejsce, czy jeszcze gdzieś tam dalej. Brzydko wygląda jazda przez wodę, co? Strasznie. Jak w jakiejś grze na telefon, nie? Nie w grze za 500 zł. No, udało się dojechać na wyspę i tutaj był jeden ze skarbów do zebrania chociażby. Mamy tam jeszcze latarnię morską. Tutaj był ten skarb gdzieś. Możemy sobie tam przejechać. Cała mapa jest niewielkich rozmiarów, więc tak kilka minut jesteś w stanie ją, kilkanaście minut jesteś w stanie ją całą przejechać dookoła. Może nawet szybciej niż kilkanaście minut. Jak się nie będziesz śpieszył, to w kilkanaście. Jak się będziesz śpieszył, to i 3 minuty przejedziesz. Malutka jest. No i jeszcze jednym takim bardzo ciekawym miejscem jest druga strona tej takiej wielkiej, wystającej z ziemi góry, skały raczej. Możemy się tam przenieść. O, w sumie tutaj jest trasa przełajowa na północ. Czy to jest mistrzostwa w trybie współpracy? Ciekawe, czy znalazłoby mi jakichś graczy. Tu jest bardzo ciekawe też miejsce. Okej. Bo tu jest takie urwisko. I jak mamy tutaj wyścig, to łatwo jest spaść. A jak spadamy, to resetuje nam się samo. Widzicie tutaj. Idziemy sobie blisko krawędzi. Fajnie to wygląda. Jest i te fale gdzieś tam. O, super. Jest miodnie pod tym względem. To było takie moje ulubione miejsce na tej mapie. Dlatego też wam pokazuję. To jest takie bardzo ciekawe i unikatowe. Akurat dla tego dodatku mapowego. Uuu, prawie spadłem. No a jeśli spadniemy, to lecimy dość długo. O, akurat teraz nie leciałem długo. No, na przykład spróbujmy polecieć tu. Dość długo. O, nie zresetowałem je od razu. Może da się tam trochę na dole pojeździć. No pewnie nie ma specjalnie nic do roboty. I drugim, a zarazem ostatnim dodatkiem do Forzy Horizon 4 było LEGO Speed Champions. I też widzę, że jacyś gracze tam są na mapie, zerknijmy sobie na to, bo to jest dosyć ważne, nie? Z tego co tam widziałem, to nie wszyscy gracze lubili LEGO Speed Champions. Mnie osobiście ta mapa jakoś nie przeszkadzała, ale też nie miałem takiego efektu wow, że to jest o LEGO i zajebiście. Choć sam oczywiście jestem fanem LEGO i na przykład mam samochodzik z tej serii chyba nawet, to jest LEGO Speed Champions zdaje się. Mam takiego Skyline'a z Paulem Walkerem w środku. Ciekawostką na tej mapie są same samochody. Jak kupujemy sobie tą mapkę, ten dodatek, to dostajemy dostęp do samochodów LEGO i tu na przykład mamy Bugatti Chiron. Ciekawostka polega na tym, że te samochody mogą się całkiem mocno zniszczyć. Mało tego, gdy jedziemy po wybojach, słychać takie typowo klockowe trzęsienie się tych rzeczy, czy tam zgrzytanie tych rzeczy, które ten samochód przy sobie ma. Ale samo niszczenie jego jest fajne. Nie można go całkowicie rozwalić na kawałeczki, że odpadną nam koła albo połamie się w pół. Ale niektóre elementy mogą odpaść. Dodatkowo akurat w tym momencie mamy tutaj z tyłu taką gumę, która się podświetla, jeśli hamujemy. To są oczywiście tylne światła, charakterystyczne dla Chirona. I gdy jedziemy dość szybko, to ta guma się trzęsie.
No i tu jesteśmy w takim miasteczku Lego. Wszystko oczywiście na tej mapie, no większość rzeczy na tej mapie jest zbudowane z klocków Lego. Tutaj mamy takie ogromne rondo, a na środku tego ronda mamy z klocków na przykład taką strefę zrobioną. To jest bardzo fajne, jak się gra na kierownicy, bo jak wjeżdżamy sobie na te klocki, to faktycznie ona tak delikatnie wibruje. Bardzo fajne to jest. Nie wiem, czy jak się gra na padzie i ma się włączone wibracje, to czy też nam coś wibruje? Nie testowałem tego. Chyba powinno. Teraz uderzmy sobie coś naszym autkiem. Widzę, że ten spoiler też się rusza podczas hamowania. Coś się zniszczyło. Trochę widać, że tak się pogniótł. Na pewno da się oderwać tylny spoiler. O! Okej, zapomniałem, że to tu jest. Tu jest trochę wody. A! Odleciało coś. Kilka klocków odleciało mi z samochodu. Tak jakby nad światłami, nad tą gumą, nie? Coś tu leży, widzę. Coś tam odleciało. Fajnie, że widać, że to tam leży. Uda mi się oderwać spoiler? Jest! Oderwałem go. Okej. Okay. Teraz zyskałem wersję Shooting Brake. Albo jakąś inną. Jak rozwalamy klocki, to dodatkowo słychać takie... powoklockowe zniszczenia, nie? Wszystko tutaj jest z klocków, nawet zwierzęta, aczkolwiek czasami zdarza się jakaś tam roślinność, jak na przykład tu widzicie po lewej stronie, która nie jest klockowa. Na tej mapie mamy lotnisko, gdzie są klockowe samochody, samoloty. Samochodów tu nie ma akurat, ale są same samoloty. Mamy klockowe kontenery, klockowe jakieś tam zbiorniki na wodę. I wszystko jest takie klockowe. Chyba ten samolot... Tak, ten można było rozwalić, okej. Okay. No i na tej mapie chodzi o to, żeby uzbierać ileś tam klocków i ulepszać swoją bazę, której zaraz się udamy. Ale najpierw zmieńmy sobie samochód na inny z kolekcji LEGO. I mamy taką specjalną markę LEGO Speed Champions. No i tu mamy jeszcze kilka samochodów do wyboru. Mamy na przykład rajdowego Mini Coopera, który na dachu ma klockowe opony. Wszystko jest LEGO klockowe, no i jak widzieliście przez chwilę w Bugattim, też tutaj mamy klockową kierownicę, klockowe ręce, które się obracają, kiedy ta kierownica się skręca. Bardzo dużo fajnych smaczków tu w środku jest. I zobaczcie, jak to wygląda, jak skręcamy kierownicą. Wygląda to śmiesznie, nie? O, tutaj jakiś gruby tuning wleciał w tym samochodzie. O, mamy też zwierzęta. Ty, tutaj jest nawet ciągnik. Kombajn? Wow. Jaka jest taka chata. Są zwierzęta, są krowy, oczywiście klockowe. Wygląda bardziej jak byk. Fajnie, tak trochę minecraftowo, nie? I tutaj mamy kombajn. Nigdy na niego nie zwróciłem chyba uwagi. Jest bardzo lekki, można go popchnąć. I tu mamy jeszcze ciągnik. Z turem. Plus czepa jakaś. Okej, no i oczywiście tutaj też mamy porę zimową teraz, jak sobie gram. To myślę, że jest fajne, nie? No bo ta zima to jest coś takiego unikalnego dla tej Forzy Horizon 4 w stosunku do piątki. Zresztą w trójce Horizon nie mieliśmy pór roku, tam była jedna pora roku.
Więc czwórka pod tym względem była też takim ewenementem, nie? Była taka nowość tutaj te pory roku. Faktycznie one są tam drastycznie się różnią między sobą. Zwłaszcza zima między pozostałymi porami roku, nie? Ale tak, gdy jest na przykład jesień, to wszędzie jest pomarańczowo od liści. Gdy jest wiosna, to wszędzie jest zielono, wiadomo. A w lato chyba też jest zielono, po prostu. I tutaj też mamy latarnię morską. W sumie nie zwracaliśmy na to uwagi, ale na każdej mapie jest latarnia morska. Nie? Tutaj na hopkach chyba mieliśmy przyspieszenie. Tak. I odpadła mi góra samochodu. Żeby te rzeczy nam odpadały, no to musimy sobie włączyć uszkodzenia co najmniej kosmetyczne. Wtedy będziemy mieli niszczący się samochód przy każdych jakichś tam kolizjach. No i tutaj naszym zadaniem było zbierać klocki. Już wam pokazuję, jak to wyglądało. Tu mieliśmy klockowe wyzwania. No i tych klocków do zbierania było dużo. Trzeba było robić wszystkie wyzwania po kolei, żeby to odblokować. Jak sobie to zrobiłeś, to ulepszałeś sobie bazę, na której pojawiały się coraz to nowe elementy. Jakieś tam dinozaury, jakieś tam rzeczy, które chyba symbolizują konkretne kategorie klocków Lego. Tu mamy hopę, może uda się wskoczyć do środka mojego domu? Nie, nie udało się. O tak, no i tutaj mamy to wszystko. Możemy sobie to obejrzeć. Tu jest to taka główna chata. No i wraz jak odblokowywaliśmy kolejne etapy tych zbierania tych klocków, to pojawiały nam się tutaj, zobaczcie, statki kosmiczne, jakieś dinozaury, jakieś domki. Ogólnie chyba kolekcja LEGO City, wydaje mi się, ale nie jestem pewny. Aż takim znawcą LEGO nie jestem. Tak, tutaj mamy jakieś boisko. Na boisku jest samolot. I każda z tych figurek, czy rzeczy, które tutaj są, symbolizuje konkretne wyzwanie, jakie mieliśmy do wykonania. Tu jest też diabelski młyn, ale on już nie był częścią tych wyzwań, tylko na tym obszarze, na którym tu jesteśmy, sobie budowaliśmy, tak jakby. Nie mogliśmy sobie ręcznie, wiesz, budować klocek do klocka, niestety, tylko jak zakończyło się jakieś wyzwanie, to po prostu pojawiała się ta rzecz. Tak jakby się była taka animacja budowania i to się robiło automatycznie, nie? No. Więc fajnie, ale no fajnie też by było, jakbyśmy mogli faktycznie coś tam pobudować, prawda? Nie ma żadnego problemu w tym, abyśmy sobie tutaj jeździli samochodami zwykłymi, nie klockowymi. Ale fajnie jest zachować ten klimat taki klockowy i sobie użyć tych klockowanych samochodów. Tutaj akurat mam Porsche RWB. Zobaczcie, jaki piękny kokpit, wspaniale wykonany. Dźwięki oczywiście są prawdziwe tych samochodów. Jak słyszeliście wcześniej, Bugatti, dosyć charakterystyczny dźwięk dla Bugatti. I tutaj mamy Porsche, czyli prawdopodobnie Boxer silnik. Moim zdaniem zima jest bardzo ciekawa dla tej mapy akurat, dlatego że na drzewach mamy taki też klockowy śnieg, zobaczcie. Nie? Jak są inne pory roku, to na tych drzewach nie ma tego klockowanego białego śniegu. Bardzo fajny smaczek, jak swoją drogą. Oprócz lotniska, tutaj mamy też do dyspozycji taki tor wyścigowy, gdzie mogliśmy właśnie się ścigać tymi samochodami LEGO Speed Champions, a także na przykład tą pustynię. Pustyni to chyba mamy dosyć w Forza Horizon 5, co? Ale to było fajne w czwórce, jak pustyni jeszcze nigdzie nie było. Teraz w piątce mamy specjalny dodatek rajdowy, gdzie właśnie jest dużo takich klimatów pustynnych, nie? Typowo. Chociaż samej pustyni też tak trochę jest, tak sucho jest po prostu w tej piątce, nie? Taki klimat po prostu. No i
pojedźmy sobie jeszcze na tor wyścigowy. Tam mamy takie profilowane zakręty, na których można się oczywiście ścigać. I tak, tutaj były jakieś takie duże mistrzostwa, coś tutaj się robiło. Tu przy wjeździe mamy, zobaczcie, takich prezydentów. Wielkie figurki Lego z flagami wyścigowymi. A na samym torze można sobie śmigać dookoła, bo to jest taka takie jajo właściwie. Też mamy Goliata, ale Goliat tu się zaczyna i jedzie się dookoła mapy wtedy. Tak, tor oczywiście nie jest klockowy, nie jest kwadratowy, jest to normalne jajko, po którym można bardzo szybko śmigać, jak widzicie. I można robić tutaj fajne rzeczy. Tak porównując do Forza Horizon 5 te dodatki, bo w piątce mamy Hot Wheelsy, Hot Wheelsy powróciły z trójki Horizon. I mamy ten dodatek taki rajdowy, który z kolei chyba powrócił tak tematycznie z Forza Horizon 2, jeśli chodzi o rajdy. Tam też był ten dodatek taki rajdowy, którego niestety nie zdążyłem kupić, on nie jest już dostępny. Żałuję trochę, bo nigdy go nie przeszedłem. Może kiedyś uda mi się go jeszcze jakoś dokupić czy coś. Na ten moment jest już niestety niedostępny, szkoda. To dalej mam tą dwójkę, mam płytę, mam nadzieję, że jeszcze mi Xbox ją odczyta. Może sobie też zagramy w dwójkę. No ale tak porównując te dodatki do piątki, moim zdaniem w piątce są te dodatki lepsze. Największe wrażenie z tych dodatków, porównując te ostatnie Forzy, zrobiło na mnie Blizzard Mountain w Forzie Horizon 3. Też ta mapa była no, niewielka, to jednak naprawdę sprawiała wrażenie takiego zagrożenia, jak tam jeździłeś, ścigałeś się. Tutaj w Forza Horizon 4, Fortune Island i LEGO Speed Champions, te dodatki. Myślę, że Fortune Island było fajne. Tutaj jeśli chodzi o LEGO, to bardzo fajne było to budowanie. Tego świata tam wokół twojego domku, nie? Też tych wszystkich figurek, zdobywanie tego, to było super, bo było co robić. I te wyzwania niektóre, no, trzeba było się przyłożyć, żeby osiągnąć cel. Więc pod tym względem ten dodatek był fajny, a no, ja jestem trochę już za duży na LEGO. I mnie aż to tak wtedy nawet już mocno nie kręciło. Chociaż oczywiście jakieś tam figurki mam, to ze względu na jakiś tam sentyment do dzieciństwa, gdzie zawsze miałem klocki Lego gdzieś tam przy sobie i majstrowałem jakieś tam rzeczy z tych Lego, nie? A nie w kontekście tym, żeby teraz jakoś się tam bawić, bardziej w kontekście tym, żeby się bawić już z moimi dziećmi, tymi zestawami Lego, niż samemu faktycznie gdzieś tam się tym bawić, nie? I tak to wygląda. Moi drodzy, powróciliśmy sobie do Forza Horizon 4. Chyba warto do tej gry wrócić. Jeśli nie macie żadnej ścigałki, którą chcielibyście pograć, a nie pamiętacie już jak się grało w czwórkę, to zdecydowanie polecam. Ja na pewno zajmę się tymi wyścigami zespołowymi i może zrobimy sobie razem jakiś zlot. Patrząc na to, że tryb online jeszcze działa, a możliwe, że niedługo go wyłączą, jak pojawi się i jeśli pojawi się Forza Horizon 6. Kurde. Musimy coś tu zrobić. Póki to jeszcze działa. Ale jest tutaj dużo osób, więc dziwne by było, jakby to nagle tak wyłączyli, nie? Zobaczcie, cały czas spotykam jakichś graczy. Mimo, że te sesje są niewielkie, wiesz, nie ma tu 300 osób na przykład naraz. Ale i tak, z kimś się grać da. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Trzymajcie się, na razie. Cześć.